Poczekajcie, idę się wyrzucać tak w ogóle. Puszczałam coś, żeby leciało. Co to w dupę jest? Zaraz się zeszczam, muszę szybko coś puścić. Nie wiem, co to za youtuberka. Puszczam to, luj. Jak dostanę bana za ten tytuł, nie zabijaj się, ale luj. Bana dostanę. Chyba powinnam się przywitać, więc hej. Spartiatix! Skomentuj ten film. No ale nie wiem, o czym on jest, ale puszczę go. Dobra. Obejrzmy ten film i po tym filmie specjal będzie robiony dla moich widzów za to, że jest 56 subskrypcji, prawie tam 30k followów. Nigdy nie miałem 30k widzów na live, więc jak to możliwe, że mam tyle followów? Nie wiem. To jest zabawne. Ktoś przychodzi na streama, obejrzy go, zostawi followa, już nigdy tu nie wraca? Czemu? Jaki mały procent w sumie ogląda ludzi, którzy zostawili followa? To jest zabawne troszeczkę. Dobra, nieważne, nieważne. Ten montażysta Gimpera by wam to lepiej policzył. Dobra, dobra. To obejrzmy ten film. Podobno mówicie, że fajne. Nie zabijaj się. Nie znam tej Mówię to. youtuberki. Za mało ma minusów, więc pewnie mądre. Ocenianie łapkami. Nie, strasznie dziwnie. Nie było mnie tak długo i nagle jestem i pewnie jesteście ciekawieni, co się stało, że nagle zmieniłaś Pewnie miała depresję. stanie i jednak do nas wróciłaś. Ale tym będzie osobny film, bo dzisiaj skupimy się na tym, żeby się nie zabijać, bo to jest bardzo ważna rzecz w życiu, o której ludzie nie pamiętają albo nawet nie chcą pamiętać. Dlaczego mamy się nie zabijać? Zapytacie. Dlatego, że warto Żeby żyć. żyć. Oho, przewidziałem. Ale dlaczego warto żyć? Ja na przykład nie mam celu w moim życiu. I to jest okej. Okay. Nieposiadanie celu w swoim życiu jest okej, okay, bo tak jakby nie jest wymuszone, że każdy musi mieć jakiś cel w życiu. I na przykład na dany moment nie masz tego celu w życiu i po prostu sobie żyjesz z dnia na dzień. I to też jest okej, okay, bo tak jakby nie ma czegoś takiego, że każdy musi mieć cel w życiu. Napiszcie, czy nie jest za cicho, czy nie, bo nie wiem, bo ja mam cicho. Że jak już nie masz celu w życiu, to możesz umierać, no bo po co masz żyć? Po prostu to, że masz cel w życiu, ułatwia ci to życie, bo do czegoś dążysz. Ale na przykład to, że osiągniesz ten cel, to nie znaczy, że już musisz umierać. Po prostu możesz mieć kolejny, inny i tak dalej. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby żyć. Nieważne, czy masz cel w życiu, czy masz powody, żeby żyć. 2 minuty minęły i w sumie nic, nie wiem jeszcze. Ale 14 minut trwa, także czekamy na tą puentę. Tu cię nie będzie. Ja swojego czasu na przykład nie chciałam żyć bardzo. W zasadzie odkąd pamiętam, odkąd skończyłam 13 lat, uważałam, że nie powinnam być na tym świecie, że to, że ja tutaj jestem, nie ma żadnego. Chwilkę, zobaczmy jakie miała filmy inne, bo 500 subów na czymś nabiła, także trzeba się najpierw dowiedzieć kto to jest. Najgorszy challenge ever, no to jednak też bym chciał umrzeć. Że ja nie powinnam tutaj być, bo przynoszę. Wiem, że śmieję, ale że przynoszę nieszczęście ludziom. I to, że ja tutaj jestem, tylko wszystkim powoduje problem. Uważam się za największy problem na świecie. Nie wiem. Tak szczerze, czy ona nie gada przypadkiem głupot, bo nagrywała na YouTuba, mówiąc takie rzeczy. Przecież nagrywając na YouTuba wiąże się to oczywiście z jakimś tam procentem hejtu ludzi, którzy w sumie dołożą tą cegiełkę. Jeżeli serio by miała taką depresję, jak mówi, że tak bardzo chciała się zabić i tak dalej, to raczej by nie nagrywała chyba na YouTuba, czy nie? Chyba, Że że myślała, że YouTube naprawi tą depresję. To jest też taka opcja, pamiętajmy o tym. chciałam się zabijać. Łącznie chciałam się zabijać chyba 50 razy. 3 razy prawie mi się udało. Co jest i tak za dużo, bo powinno być tych razów zero. Zabijanie się jest głupie, że człowiek na dany moment nie jest sobie w stanie uświadomić nawet tego, że to jest głupie. Na dany moment to jest jedyne wyjście z sytuacji, która cię do tego miejsca doprowadziła. Do miejsca, gdzie nie widzisz innego sensu, tylko się zabić. Nie życzę nikomu, żeby czuł się tak, chociaż wiem, że bardzo dużo ludzi się tak czuje. Ja też się tak czułam. I właśnie to spowodowało, że chciałam się zabić. Ale to nic nie zmieniło. To, że chciałam się zabić i że prawie mi się udało zabić, spowodowało Ile tylko HP gorsze ona ma? rzeczy. Moi bliscy na tym bardzo cierpieli i nie wyobrażam sobie, co by było, gdybym się faktycznie zabiła. Jaki wpływ by to miało na nich, gdybym ja naprawdę umarła? Kiedy człowiek się chce zabić, on nie myśli o tym, jakie konsekwencje ponosi, O co w tym filmie? W sensie chodzi, trochę nie rozumiem. bo jego już nie będzie wtedy, on to ma gdzieś.
ale nie wyobrażę sobie, jak duże konsekwencje tego, co on zrobi, poniesie ktoś inny. Jego rodzina, mama, tata, brat, siostra, babcia, ktokolwiek. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Po drugie, jeżeli się zabijasz, bo na przykład nie chcesz żyć i nie widzisz sensu w życiu, to, że się zabijesz, niczego nie zmieni. Po prostu cię nie będzie. Więc to tak jakby próbuję znaleźć jakieś dobre porównanie. Minęło 5 minut filmu, a ona mówi o dalej o niczym w sumie. Konkretu nie podała. Jedyne, co się dowiedziałem, to, że 50 razy próbowała się zabić, 3 razy się jej prawie udało, ale to nie rozumiem na razie, o co chodzi w tym filmie. Chyba lana woda, żeby 10 minut film. Nie, żartuję, oczywiście, oglądajmy dalej. To tak, jakbyś chciał nauczyć się wędkować, ale zamiast spróbować wędkować i nauczyć się tego, to wrzuciłbyś wędki do wody i się w niej utopił. No bo w sumie już później nie możesz wędkować. Wiem, że to jest głupie porównanie, ale nie mogę znaleźć innego lepszego. W momencie, w którym się zabijasz, już nic nie jest w stanie tego odwrócić, więc cię... To wyraża więcej niż 1000 słów. Co musi powodować, żeby człowiek nie chciał żyć? Jak bardzo musi być komuś źle, żeby... To są takie przemyślenia trochę dziecka. Nie rozumiem, czemu ona, skoro ma takie doświadczenie, ile można to tak nazwać, robi tak dziwny film, ale dopiero 5 minuta. By ktoś chciał dobrowolnie, samodzielnie odebrać sobie życie, odebrać jedyną rzecz, którą się ma i którą się dostało za nic, po prostu tak o. Ja wiem, że jest dużo sytuacji w życiu, które powodują, że jest wam źle, że nie chcecie żyć, ale nie zabijajcie się, proszę. Ja miałam strasznie, strasznie dużo myśli sam. Jak oglądam ten film, może źle to oceniam, ale mi się kojarzy ten film z takim, wiesz, przychodzi, nie wiem, ojciec do synka w pokoju. Synku, co ty tak płaczesz i tak dalej? Tato, mam depresję, nie chce mi się żyć, zapieprzę się chyba. Synku, co ty pieprzysz? No wskakuj na rowerek, pojeździsz trochę, to ci będzie lepiej. Nie zabijaj się! Nie wiem, no to jest dziwne, naprawdę. Nic nie wnosi, według mnie, więc ta smutna muzyczka jest chyba po to, żeby oszukać twój rozum, że to jednak coś wnosi. Ale może dalej coś będzie, nie wiem. Bardzo długi czas, co było wynikiem tak jakby mojej depresji też oczywiście, ale tego, że byłam młoda i dużo rzeczy nie wiedziałam. Nie miałam osoby, która tak jakby pomogłaby mi przejść przez to wszystko. Dlatego macie mnie. Nie. Ale też chcę wam pomóc, bo tak na przykład gdybym ja wtedy miała taką osobę jak ja, to byłoby mi miło, że ktoś martwi się o moje życie, mimo że mnie tam nie ma. Będę płakać. I że chce mi pomóc. Tak szczerze, to jest bardzo dużo ludzi w internecie i nie tylko w internecie, którzy pomagają walczyć z depresją i lepiej się do nich udać, niż słuchać youtubera, który mówi o tym. I szczerze, ona gada, że miło by jej było, gdyby spotkała kogoś, kto by jej pomógł z depresją, a szczerze, tak już naprawdę szczerze, to by znalazła, jakby chciała, a nie gadała. Wyobraź sobie, że masz naprawdę depresję. Ty myślisz, że ci youtuber jakikolwiek pomoże z nią? To jest naprawdę ciężka choroba i ciężko sobie z tym poradzić. I żaden youtuber ci z tym nie pomoże, ani memy z rozpuszczalnikiem. Także trochę useless ten film. Pomóc, nawet nie fizycznie, tylko po prostu pomóc, mówiąc do mnie i poświęcając mi ten czas. A, pomoże, macie rację, przepraszam. I to jest super, bo ja takiej osoby nie miałam i przez co właśnie miałam dużo problemów z samą sobą, z moim zachowaniem. Ja ogólnie jestem bardzo emocjonalną osobą, a płaczę teraz dlatego, że mam okres i to jest najgorszy czas, kiedy ja zawsze... Ja pieprzę. Chodzi o to, żeby żyć i żeby się nie poddawać i żeby nie umierać. 7 minuta. Czuję się, jakbym włączył dopiero film. To jest najważniejsze, żebyście żyli. Nawet jeżeli jest strasznie na dany moment, mogę tam dać wam przykład z życia. I teraz już w ogóle będę płakała strasznie, ale dobra, prawie mów. Rok temu... Pierwszy przykład. Prawie rok temu umarła moja babcia. Idzie minął rok i dalej jest mi przykro i ciężko jest mi o tym mówić. Prawie rok temu odeszła moja babcia i jak wiecie, moja babcia jest dla mnie
jest, była dla mnie, no w sumie jest dalej najważniejszą osobą na świecie. I w momencie, w którym ją... Czat tak spauzuje na sekundkę. Jeżeli na końcu ona cokolwiek powie o lajkach albo subach, to się zapieprzę, na serio. Skoczę z okna, tu masz okna, skoczę z niego. Ja nie wyobrażałam sobie dalej życia. Po prostu nie mogłam sobie tego wyobrazić, co będzie dalej, jak będę dalej żyła. Chciałam się zabić wtedy. I było mi strasznie ciężko, naprawdę. Praktycznie przez trzy miesiące płakałam dzień w dzień. Później jeszcze się wyprowadziłam, mieszkałam sama. Tak jakby wszystko się nasiliło i byłam z tym całkiem sama i było mi przykro. I myślałam, że to nigdy się nie skończy, że to uczucie, które czułam w dany moment, że ono będzie zawsze. Tutaj mam idealny przykład tego, że mimo że teraz płaczę, bo jest mi przykro mimo wszystko. Takie rzeczy według ciebie się najlepiej mówi prywatnie, a nie na YouTubie? No nie, mordeczko, zauważ jedną rzecz, którą ci teraz pokażę jako YouTuber z doświadczenia. Jeżeli nie było cię pół roku na YouTubie, to warto to zrobić w filmie, który jest na powrót, żeby zasięgi wyboostować. A nie waży, żartowałem. Nie czuję tak silnego bólu i tak silnej rozpaczy, jak uczułam wtedy, że powodowało to, że nie chcę żyć. Chodziło mi o to, że to, że na przykład na dany moment jest wam tak źle w życiu i jesteście tak nieszczęśliwi, nie macie celu w życiu, wszystko wam się zawaliło, zniszczyło, zerwaliście z chłopakiem, ktoś wam umarł. To, że czujecie to wszystko na dany moment, minął rok, odkąd moja babcia umarła i gdybyście wtedy, w tamtym momencie, w dzień, w którym ona umarła, albo miesiąc... Nie mogę tego skipnąć w tym momencie, musimy obejrzeć dalej, żeby zrozumieć, rozumiesz? Zrozum to, mordo. Później, albo trzy miesiące później powiedzieli mi, że ja będę mogła znowu normalnie funkcjonować. W życiu bym wam nie uwierzyła. Więc to, że czujecie się bardzo źle na dany moment i jest wam na przykład strasznie przykro, że będzie tak całe życie. Nie, mówisz, że ma doświadczenie z depresją i tak dalej, ale przykro ci nie równa się depresja. Wiecie o tym, czat chyba, i ona, mam nadzieję, że też o tym wie, bo ma doświadczenie. Nieszczęśliwe, ale ma. Przykro ci, to nie znaczy, że to jest depresja i to jest taki film o niczym. I lepiej naprawdę mogła dać link do jakiegoś psychologa, który pomoże ludziom, a nie nagrywanie filmu takiego. Będą też dobre rzeczy, będą też wspaniałe rzeczy i będziecie się jeszcze cieszyli i będziecie mówili, ale byłem głupi wtedy, że chciałem się zabić, bo nigdy bym tego nie zrobił, nigdy bym nie poznał tej osoby, nigdy bym nie przeżył tego i tamtego. I Czad, to jest... no ja nie mówię poważnie, że ona to zrobiła dla lajków i tak dalej, ale obejrzmy do końca i podejmijmy wtedy taki wyrok, o, wniosek wyjmijmy. Wspaniałe, żeby żyć, żeby przeżywać rzeczy, żeby korzystać z życia, nawet jak się nie ma tej motywacji i nie chce wam się, to wstawajcie z łóżka i róbcie rzeczy, bo życie macie jedno i to, co będziecie robić w tym życiu, zależy od was. Zamknę okno, bo zimno. Od tego filmu też mi zimno na sercu, tak szczerze. I najgorsze, co możecie sobie zrobić w waszym całym życiu, to odebranie sobie tego życia. I to jest głupota i nie róbcie tego, bo skoro ja przeżyłam śmierć mojej babci, to wy też możecie przeżyć różne trudne rzeczy, które wam się przydarzają. Życie jest do dupy, ale nie jest takie cały czas. Życie potrafi być też super. W ogóle muzyczka robi się coraz bardziej dynamiczna, zwróć uwagę. A to, że znajdujecie się teraz w takim miejscu, że jest wam źle, to znaczy, że albo musicie coś zmienić, zaraz poczytam, co albo musicie po prostu poczekać, aż to minie. Bo na przykład jeżeli tkwicie w jakimś związku, który was wyniszcza i jest dla was niezdrowy, to nie tkwijcie w nim. W sensie chodzi mi o relację jakąkolwiek. Chodzi mi o to, że na przykład jak jesteście z chłopakiem, z dziewczyną, nawet przyjaciele... A za chwilę powiem wszystko. Obejrzyjmy do końca, może coś się stanie. Czasami potrafią ludzi wyniszczać i takich przyjaciół nie powinno się mieć. Dlatego zamiast tkwić w tej relacji, to wyjdźcie z niej, zmieńcie to, żeby rzeczy, które was smucą, są dla was niezdrowe, niedobre, powodują was złe uczucia, żeby znikły w waszym życiu. A na przykład jeżeli ktoś wam umarł, albo na dany moment macie depresję, albo coś jest nie tak, albo po prostu coś się stało, to musicie przeczekać, aż ten okres minie, aż to uczucie po prostu
Zamieni się w coś. Co ty pieprzysz, synek? Wskakuj na rowerek. Zabić się chcesz, uspokój się. No naprawdę, to co mówiłem na początku. Coś innego i będzie okej. Okay. Będzie dobrze. Nienawidzę, jak ktoś tak mówi. Będzie dobrze, pamiętaj. Może nie być dobrze, może być nawet wspaniale, może być cudownie, może być umiarkowanie, może być jakkolwiek, ale na pewno będzie lepiej niż na daną chwilę, niż na dany dzień, w którym przeżywacie te wszystkie złe emocje. Nie wiem, jak bardzo dużo wam powiedziałam w tym filmie i czy cokolwiek, co powiedziałam, ma na was jakikolwiek wpływ. A na razie to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że cieszycie się, że wróciłam, że z wami rozmawiam. Mam nadzieję, że będzie wam lepiej, że cokolwiek wam się dzieje teraz w życiu, że będzie wam lepiej. Słuchając tego filmu i tych jej rad, tkwisz w jakimś tam toksycznym związku, wyjdź. O, tędy. Umarł ci ktoś? Luj. Poczekaj, będzie gitara, ja to znam. To jest jakieś czarno-białe życie, naprawdę. Albo jest tak, albo tak, nie ma inaczej. Prawdopodobnie, według mnie, jeżeli jesteś w toksycznym związku, jesteś w nim i nie da się z niego wyjść z dnia na dzień, to prawdopodobnie nie da się z niego wyjść z dnia na dzień, chyba. Czy nie? Czy może jednak lubisz być w toksycznych związkach i lubisz się męczyć? To jest raczej proces wyjścia, rozumiesz? To nie jest życie zero-jedynkowe, gdzie o, się zabijasz, klikasz new game i zaczynasz sobie od nowa, pakujesz dwa punkty w siłę, tu charyzmę jeden. Useless. Nie wiem, ten film jest dla mnie useless strasznie. Jedyne co rozumiem, czemu powstał ten film, wiecie czemu? Żeby jakieś tam emocje pokazać, wywołać na kimś, kto ogląda jakieś też emocje i tak dalej, ale ten film jest useless. I traktuje depresję jako złe samopoczucie według mnie. Ten film traktuje depresję jako złe samopoczucie, co jest bardzo toksyczną rzeczą. Straszne, że tak dobrze się przyjął. Według mnie jest o niczym, ale może ktoś z tego coś wyjął. Mam nadzieję, że ktoś coś dobrego wyjął, ale nie wiem co. Jesteście strasznie niedojrzali. Ona stara się przekazać coś wartościowego na tą czarną dziurę, jaką jest YouTube, a wy traktujecie ten filmik jak jakiś Condom Challenge i ciśniecie bekę z tego, że się otworzyła i rozmawia. Hehe, śmieszne, śmierć, serio, naprawdę. Julia Piotrkowska, ty jesteś chyba tłumanem, ale ona to sama traktuje jako bekę. Rozumiesz to, Julia Piotrkowska? Czy tam jak ty masz nazwisko, nie umiem czytać. Przecież ona ten film traktuje jako beczkę według mnie, no to nie jest poważna rzecz. No gadasz o śmierci, mówisz, śmierć zła, umarła mi babcia, generalnie chciałem się zabić 50 razy. Mam okres, przepraszam was, będę płakać, mam okres. Naprawdę? To jest film o niczym. Według mnie lepiej byłoby, jakby naprawdę przyłożyła się do filmu, bo temat jest poważny i na poważnie go zrobiła, a nie robić takie coś. I nie widzę, żeby ludzie pisali tu negatywne komentarze, bo to ma 40k lajków i 1k dislajków. I nie mówię, że ten film powinien mieć dislajki, ale jest o niczym. Nie wiem, ja też mogę nagrać film. Będzie dobrze. To wiecie, jaki lepszy był film, który ktoś tam zrobił kiedyś? Patrz. To jest film, który według mnie tyle samo wnosi do internetu. Mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia, zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się na pewno. Jeszcze domofon w tle. Powinna nagrać to w okresie, kiedy mniej jest podatna na emocje, czyli nie podczas tych kilku dni w miesiącu, w których się ciężko zebrać w sobie. Bo to jest poważny temat, naprawdę, czat. I nie wiem, jak wymyślić, ale... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc... Poruszasz tak ważny temat. Wskakuj na rower, synu. Zabić się chcesz? Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś? Dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby. Dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał.